Bardzo serdecznie wszystkich witam. Szczęść Boże, ksiądz Przemek Zamojski w kolejnej odsłonie wideo. Wznawiam moją działalność tym razem na YouTubie. I dzisiaj chciałbym rzucić taką śmiałą tezę, że co jeśli i ty możesz zostać zakonnikiem? Wchodzisz w to? Ty możesz zostać też zakonnikiem. Każdy z nas, ludzi wierzących, może być zakonnikiem. A nawet może i powinien. Co to znaczy? Spróbujmy zmierzyć się z pewnymi wyobrażeniami na temat bycia zakonnikiem. Bycie zakonnikiem to znaczy nosić określony strój, podlegać pewnym regułom. To znaczy oddać część swojej wolności, właściwie całą swoją wolność w zależności od stopnia dojrzałości przełożonym, podporządkować się. To chyba jest najtrudniejsze w dzisiejszym świecie. Ale to wyraża tą myśl, że całe moje życie należy do Boga. Przełożeni reprezentują Boga, co nie znaczy ślepego posłuszeństwa. Jestem przeciwnikiem ślepego posłuszeństwa. Moim zdaniem posłuszeństwo nie wyraża się w tym, że jak przełożony ci powie, żeby sadzić cebulę szczypiorkiem do ziemi, no to trzeba sadzić bez żadnej dyskusji. Ale to jest w ogóle oddzielny temat. To jakby strona zewnętrzna bycia zakonnikiem, a strona najgłębsza, wewnętrzna, to żyć przymierzem z Panem Bogiem Twoim. A więc te wszystkie elementy, które wymieniłem, są kwestią pewnego wyboru. I myślę, że trzeba zacząć od tego, że trzeba żyć przymierzem z Bogiem. Śluby zakonne, ślub ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Ja nie jestem zakonnikiem, jestem księdzem diecezjalnym, ale no wiem, na czym polegają te śluby. To tak zwane rady ewangeliczne. Nie dodają nic do tego, co jest już w sakramencie Chrztu Świętego. One w jakiś sposób tylko potwierdzają. Wypływa to z tajemnicy chrztu, z tajemnicy przymierza z Bogiem, przymierza miłości. Te rady ewangeliczne są dla każdego z nas. Każdy z nas ma realizować w swoim życiu ubóstwo, co nie znaczy, że nie mam mieć pieniędzy, nie mam być totalnym dziadem, ale właśnie wiem, kto jest moim Bogiem. Czystości. Nie dotyczy to higieny osobistej, chociaż też nie dotyczy to tylko relacji seksualnych, ale postawy uczciwości wobec Boga i wobec drugiego człowieka, że nie wykorzystuje Boga ani drugiego człowieka do przyjemności, do własnych celów. I posłuszeństwa, czyli odpowiedzi, bo właśnie posłuszeństwo, nawet samo słowo posłuchu, czyli usłyszałem i odpowiadam. Posłuszeństwa właśnie samemu Bogu. I to posłuszeństwo Bogu realizuje się według tego stanu życia, który wybraliśmy, a więc dokonuje się w oparciu o pewien wybór. Posłuszeństwo Bogu w małżeństwie realizuje się poprzez uczciwe życie małżeńskie. Realizuje się w posłuszeństwie temu powołaniu, tworzenia rodziny, zapewnienia bytu rodzinie. Posłuszeństwo Bogu w kościele, w kapłaństwie realizuje się poprzez posłuszeństwo biskupowi, poprzez też wierność obowiązkom, zobowiązaniom, poprzez stawanie się jak Jezus. I można by wszystkie rodzaje życia, stany
powołania, zawody wymieniać, ale wszystko nas doprowadza do rozumienia tego, czym jest przymierze. Mamy trwać w przymierzu z Panem Bogiem. Mamy odkrywać Jego miłość. Bycie pustelnikiem wśród tego świata, jak mówi Don Divo Barsotti, założyciel wspólnoty Comunità Fili di Dio we Włoszech, coś tłumaczy Dzieci Boga, mówi o tym, że bycie zakonnikiem w świecie, bycie pustelnikiem w świecie oznacza bycie żywą obecnością Boga pośród tego świata. Bycie żywą obecnością Boga to znaczy przyjmowanie nieustannie Boga, przyjmowanie od Boga tego, co jest, przyjmowanie od Boga życia jako dar, odkrywanie, że nic piękniejszego nie mogło mi się przytrafić niż ten czas, niż to życie, które mam. A jednocześnie przyjmując, już w jakiś sposób przekształcamy je. Nawet trudne sytuacje. Możemy ustawić się do tych trudnych sytuacji jako do kolejnej porażki i do kolejnego nieszczęścia. A możemy też odkryć, że to jest jakieś wyzwanie. To może być szkoła życia dla mnie. Ta trudna, konkretna sytuacja. Mogę ją przyjąć. I mogę przyjąć też obecność Boga w tej konkretnej sytuacji. Pomyśl o tym. Pomyśl w najbliższym czasie o tym, czy żyjesz przymierzem z Bogiem i czy żyjesz też, czy jesteś, możesz powiedzieć sobie, że jesteś obecnością żywego Boga pośród tego pędzącego świata. Popatrzcie, jak tutaj jest pięknie. Jesteśmy w Sucholaskach, niedaleko Wiedmin, kilka kilometrów od Wiedmin. Jest to miejsce, myślę, dane od Boga tej wspólnocie parafialnej. Miejsce dane, ofiarowane przez konkretnych ludzi, którzy podarowali parafii kawałek ziemi i te zabudowania. Od lat odbywają się spotkania młodzieży, dzieci na koloniach. Można powiedzieć jakieś pustkowie, ale wystarczy wsłuchać się w ten śpiew ptaków, popatrzeć na ten bezkres, na to, jak tu przyroda rozwija się o każdej porze roku. Pomyśleć, to wszystko przygotował nam Bóg i pozostaje nam z tego korzystać i cieszyć się.